Mercedes S-klasa W140. Samochód, o którym jedni mówią, że jest szczytem zdolności inżynierskich, samochodem z duszą, jakich dziś już nie robią, a inni twierdzą, że jest przereklamowanym youngtimerem, a do tego jeszcze brzydkim. Jaka jest prawda? Dzisiaj omówię Wam wszystko, co powinniście wiedzieć o tym modelu. Wszystko o jego typowych usterkach, dostępnych silnikach, wyposażeniu, praktyczności czy właściwościach jezdnych. Jestem Marcin Domagała. Zapraszam Was do oglądania. To jest Automoto TV. Zaczynajmy. Zakup takiego auta to nie jest łatwa sprawa. Dużo zależy od naszych oczekiwań. Niski przebieg, pełna oryginalność, bogate wyposażenie, ciekawa wersja czy silnik – to wszystko wpływa na wzrost ceny. Natomiast egzemplarze zaniedbane albo wymagające renowacji, remontu są bardzo tanie. Aby wejść do tego elitarnego grona posiadaczy Eski, trzeba mieć co najmniej 10 tysięcy złotych. Natomiast górna granica to około 150 tysięcy. Średnią cenę jest trudno określić, ale można powiedzieć, że bezpiecznie jest mieć przygotowane 30-40 tysięcy, natomiast coupé to raczej 50-60 tysięcy, a pełną listę ogłoszeń tego modelu na Automoto możecie przejrzeć samodzielnie po kliknięciu w link, który jest w opisie pod filmem, albo też w prawym górnym rogu. Zapraszam. S-klasa tej generacji potocznie nazywana jest lochą ze względu na swój masywny charakter, choć trzeba dodać, że sedan i coupé mocno się różnią. Z przodu prosty w formie grill z poziomymi żebrami i sporym logo. Lampy duże, zwyczajne, a maska długa niczym lotnisko. Z boku długie przetłoczenie. Słupek B nie istnieje, dzięki czemu w ciepłe dni z otwartymi oknami można będzie cieszyć się nieskazitelną linią coupé. Ciekawy zabieg to zderzaki i listwy boczne w innym kolorze niż reszta nadwozia. Do tego ogromne aluminiowe felgi w rozmiarze 18 cali. Wiem, dzisiaj nie robi to wrażenia, ale przypominam, że seryjna S-ka miała 16. Z tyłu gigantyczny odwłok, czyli profesjonalnie mówiąc duży tylny zwis. Lampy są karbowane, to taki zabieg, aby się nie brudziły podobno. No i co ważne, coupé nie jest, jak to często bywa, powiększoną odmianą mniejszego modelu, w tym przypadku W124. Eskę generacji W140 produkowano od 1991 do 1999 roku, a coupé o oznaczeniu C140 od 1992. Lifting odbył się w 1994 roku. Coupé na początku nazywano SEC, a później przemianowano go na CL. Wnętrze to takie W124, ale na wypasie. Wszystkiego jest więcej i jest to większe, ale klimat Mercedesa jest tutaj niezaprzeczalny. Te samochody nawet pachną podobnie i na pewno może to wnętrze skraść serce niejednego miłośnika motoryzacji. Samo przebywanie tutaj może dawać przyjemność. Mamy oczywiście sporo drewna, tych dekorów wszędzie napakowano, na drzwiach, na środku czy tutaj. Zwróćcie uwagę, że zegary są tak duże, ten obszar dla zegarów, że kratki nawiewu przeniesiono trochę w stosunku do środka, jakby trzeba było je przesunąć. A skoro o nich mowa, to warto zauważyć, że można zdecydować, czy tymi środkowymi kratkami popłynie powietrze ciepłe czy chłodniejsze. Pod spodem aż 4 pokrętła. Wydaje się sporo, ale po prostu w jednym miejscu zebrano wszystkie, zarówno te od bocznych, jak i od środkowych kratek nawiewu. Tuż nad nimi jest mały schowek otwierany przyciskiem. Schowek przed pasażerem też jest niestety malutki. Tutaj jeszcze taki patencik na kubek, ale nasz kubek ewidentnie się tutaj nie zmieści. Nie ma opcji ani na wysokość, ani na szerokość. Raczej jest to z przeznaczeniem na jakieś espresso. Czy ten kubeczek gdzieś jeszcze możemy włożyć? Na przykład do podokietnika. O, tu jest taki zasuwany schowek. A swoją drogą podokietnik mięciutki, fajny, wygodny, dobrze ułożony. No i jeszcze czasami udaje się to zrobić w kieszeni drzwiach, ale tutaj ta kieszeń jest, powiedziałbym, symboliczna na jakieś drobnostki, może bilety parkingowe. Dziękuję za kubeczek. Idziemy dalej do konsoli centralnej. Znajdziemy tutaj sporo przycisków i przełączników. Na przykład od funkcji składania tylnych zagłówków, co by poprawić sobie widoczność, ale co najważniejsze, te zagłówki można też elektrycznie rozłożyć z powrotem. Jest także podajnik pasów, tak aby było nam wygodniej po nie sięgnąć. Oczywiście panel klimatyzacji z wyświetlaczem i z kilkoma przyciskami. Jest to bardzo proste w obsłudze. Pod spodem mercedesowskie radio. Nie ma w sobie nic szczególnego. Kilka przycisków, dwa pokrętła, wyświetlacz i miejsce na płytę. Pod spodem popielniczka z gniazdem zapalniczki.
No i kilka przycisków takich jak podgrzewanie foteli, czy sterowanie szybami, bo ono tradycyjnie, zresztą lusterkami też, znajduje się tutaj w centrum. Jeśli chodzi o materiały i spasowanie elementów, to są one na bardzo wysokim poziomie, ale trzeba wziąć poprawkę na to, że w przypadku samochodów, które mogą mieć, tak jak na przykład nasz, 27 lat, można się spodziewać wszystkiego. Egzemplarzy, które będą wyglądać katastrofalnie, ale także takich, które są zadbane albo przeszły renowację. Dla przykładu w naszym egzemplarzu widać ewidentnie, że fotele zostały ponownie obszyte, a także kierownica. Ale co by nie mówić, po 240 tysiącach kilometrów przebiegu i po tylu latach ten samochód trzyma się dobrze. Czego można się spodziewać zawsze w Mercedesach? No tego, że te drewniane elementy będą pękać, niestety. Kierownica, wspomniałem o niej, jest ona, uwaga, elektrycznie sterowana w dwóch płaszczyznach. Poza tym kierownica jest mocno zabudowana, czteroramienna. Po prawej stronie brak manetek, po lewej manetka, która skrywa w sobie prawie wszystko, mówię prawie, ponieważ jest jeszcze dodatkowa manetka od tempomatu. Zegary są bardzo rozbudowane, jest tu aż 7 analogowych wskaźników, w tym analogowy zegarek oraz ekonomizer, który niestety został trochę za słabo wyskalowany, ponieważ często pracuje w maksymalnym położeniu, bo spalanie może być tak wysokie w tym przypadku. Po lewej stronie włącznik od światła, tutaj oczywiście hamulec ręczny, w zasadzie nożny, jak to w Mercedesie. Na drzwiach, co mi się bardzo, ale to bardzo podoba, to że klamka została tak dobrze wykończona, też otrzymała drewienko, otrzymała tutaj chromno, wygląda to rewelacyjnie. Mamy elektryczne sterowanie fotelami, łącznie z pamięcią ustawień. No i trzeba przyznać, że te fotele są niebiańsko wygodne. Siedzisko jest długie, szerokie, wygodne. Można się tutaj naprawdę rozsiąść. Trzymanie boczne też jest przyzwoite. Miejsca oczywiście, że nie brakuje. I na szerokość, i na wysokość jest zapas. Ja mam 1,77 m. Poproszę tylko jeszcze kapelusz, co bym sobie kilka centymetrów dodał dla pewności. Tak zwany test kapelusznika wskazuje, że zapas nad głową, nawet jeśli macie powyżej 1,80 m, będzie bez problemu. A i jeszcze na drzwiach w podłokietniku skrywa się wąski, zamykany schowek. Nasz egzemplarz jest bardzo dobrze wyposażony. Co do zasady, coupé właśnie miały bogate wyposażenie, chociaż nie ma na przykład, nie wiem, komputera pokładowego czy czujników parkowania. Tutaj te funkcje spełniają takie specjalne antenki z tyłu, które pozwalają nam dojrzeć krawędź samochodu. Wyposażenie i to, jakie funkcje są dostępne w tym modelu, zależne jest też mocno od na przykład rocznika. Ale nie zdziwcie się, jak spotkacie czterodrzwiówkę z materiałową tapicerką, bez klimatyzacji i z manualną skrzynią biegów. To też jest możliwe. Także ten luksus jest tu możliwy, a nie taki gwarantowany. Zapraszam do tyłu. Z tyłu też można poczuć się dobrze. Fotele są mięciutkie i wygodne. Jest to długi samochód, więc dziwne by było, gdyby tutaj zabrakło miejsca, ale rewelacji nie ma. Jak usiadłem sam za sobą, a jestem osobą średniego wzrostu, no to zapas na nogi jest, ale niewielki. Stopy co prawda można wsunąć swobodnie pod fotel, a nad głową miejsca no trochę mało. Jeśli ktoś będzie miał ten 1,80 m z kawałkiem, no to niestety już będzie dotykał głową pod sufitki. Akurat z tyłu nic z tym faktem zrobić nie możemy. Na fotelach są kieszenie, na środku kratki nawiewu, jest zamykany schowek typu popielniczka z gniazdem zapalniczki, jest sterowanie szybami, bo tylne szyby też się otwierają. Mamy przyciski od składania i rozkładania zagłówków, jest zamykany schowek. O, głęboki. Tutaj podłokietnik, mięciutki i wygodny. W nim skrywa się jeszcze jeden schowek. A wyżej jest przeznaczone miejsce na apteczkę. Bagażnik ma 500 litrów pojemności. W sedanie jest to 525. No i faktycznie wygląda na gigantyczny, ale jeszcze większe wrażenie robi to, jak jest wykończony. Calutki, jest wyłożony materiałem, nawet tutaj ta górna część, a to się nieczęsto zdarza. W środku mamy dostęp do bezpieczników, tutaj wnękę po lewej stronie, po prawej dostęp do akumulatora, jest dedykowane miejsce na zestaw kluczy, pod spodem miejsce na koło zapasowe oraz lewarek. Teraz jeszcze sprawdzimy, czy do tego bagażnika zmieszczą się cztery ciała, znaczy walizki.
zmieszczą się i to bez najmniejszych problemów. Powiedziałbym, że nawet będą miały tutaj wygodnie. Ruszamy w drogę. Za kierownicą poczujemy się z jednej strony dostojnie, wygodnie, bo komfort jest tutaj na najwyższym poziomie, a klimat wnętrza wspaniały, a z drugiej strony jak gangster w wielkim, ciężkim samochodzie, który powoduje konkretne skojarzenia, a do tego nawet brzmi dosyć mrocznie. No, tego dźwięku V8 pominąć oczywiście nie można, ale schodząc na ziemię i mówiąc mniej górnolotnie, tym samochodem bez problemu, pomimo tego, że ma lat ile ma, można podróżować na co dzień. Co prawda w takiej aurze jak dzisiaj trzeba być bardzo ostrożnym, bo każde niewystarczająco delikatne dotknięcie pedału przyspieszenia powoduje, że tył zaczyna żyć własnym życiem. Ale na przykład na układ kierowniczy narzekać nie można. Dostosowuje się on, właściwie siła wspomagania, dostosowuje się do prędkości, z jaką jedziemy. W tym modelu pojawił się także system ESP. Zawieszenie to oczywiście układ wielowahaczowy. Była też opcja zawieszenia adaptacyjnego, nazywanego Adaptive Damping System, z amortyzatorami hydraulicznymi. Dzisiaj testuję egzemplarz z 1995 roku z V8 o pojemności 5 litrów. Moc to niebagatelne 320 koni mechanicznych, co zapewnia sprint od 0 do setki w 7,5 sekundy, a prędkość maksymalna jest na elektronicznym kagańcu nastawionym na 250 km na godzinę. Teraz przetestuję jego elastyczność. Czterobiegowy automat nie należy do hiperszybkich czy skutecznych. Tutaj priorytetem jest aksamitna, niezauważalna zmiana biegów. Czas na pomiar. Zmierzę czas potrzebny na przyspieszenie od 60 do 90 km na godzinę. Uwaga, gaz w podłogę. No inaczej być nie mogło. 2,96 sekundy. Ja od razu przechodzę do testu wygłuszenia wnętrza. Warto tutaj wspomnieć, że szyby są klejone, bardzo grube, ale jakieś tam świsty się niestety przez te bezramkowe drzwi dostają. Zmierzmy i się przekonamy. No niestety urządzenie pomiarowe nie ma żadnych sentymentów. 59,5 dB przy prędkości 90 km na godzinę. Pomiar z autostrady wyświetlamy Wam na ekranie, a pełna tabela z wszystkimi wynikami naszego testu wygłuszenia wnętrza jest dostępna na Motopedii. Link znajduje się w opisie pod filmem. Widoczność ogólnie jest bardzo dobra, no bo ten samochód ma prostą, klasyczną, przewidywalną bryłę, wielkie szyby. No jedynie tylny słupek jest mocno szeroki i czasami przy włączaniu się do ruchu po skosie trzeba się trochę powyginać, żeby coś zobaczyć. Ten samochód jest duży, więc parkowanie w ciasnych okolicznościach miejskich najłatwiejsze nie będzie. No i jak wspominałem, żadnych czujników tutaj parkowania nie ma, jedynie te antenki, które powiem Wam, że pomagają, faktycznie, realnie pomagają manewrować. NCAP to organizacja, która powstała dopiero w 1996 roku oraz ogólnie S-klasa nie jest poddawana testom NCAP czy amerykańskiego IIHS. Być może ma na to wpływ fakt, że to koszmarnie drogi model, ale spokojnie, o bezpieczeństwo nie ma się co obawiać. Mercedes zawsze się do tego tematu przykładał, a w tym przypadku zastosował nowoczesne, jak na tamte czasy, technologie komputerowe. Strefy bezpieczeństwa miały odebrać jak najwięcej energii, a sama kabina miała być nienaruszona. Dodatkowo auto miało wiele najnowszych zdobyczy technologii pod względem bezpieczeństwa, jak boczne poduszki czy napinacze pasów. Spalania nie ma co za długo komentować, powiem tylko tyle. Całe szczęście, że bak ma 100 litrów pojemności. A wyniki naszej próby wyświetlamy Wam na ekranie. Test przeprowadziliśmy na trasie, na autostradzie oraz w mieście. Silników w tym modelu nie było aż tak wiele jak we W124 E-klasie. Zacznę od tych mniej pożądanych, a więc od diesli. Początkowo było 300 SD, 350 turbo diesel z 3,5-litrowym silnikiem R6 o mocy 150 koni mechanicznych, OM603. Po 96 roku pojawił się nowy motor, również R6, ale już o pojemności 3 litrów. Moc to 177 koni mechanicznych, a kod producenta OM606. Wyższa moc, moment obrotowy oraz pięciobiegowy, a nie jak wcześniej czterobiegowy automat pozwala osiągnąć akceptowalne rezultaty. 11,1 sekundy do setki i 206 km na godzinę prędkości maksymalnej. No i ten nowszy był troszkę oszczędniejszy.
Benzyny to R6 o pojemności 2.8 193 konie mechaniczne i 3.2 231 koni, co skutkuje osiągami na poziomie odpowiednio 10,9 sekundy oraz 8,9 sekundy, a prędkości maksymalne to 215 i 230 km na godzinę. Obie jednostki pochodzą z rodziny M104 i występowały w modelu W124, co jest ich dużą zaletą, bo są po prostu bardziej znane, no i mają stosunkowo niskie zużycie paliwa. Nazewnictwo się troszkę tu skomplikowało, bo początkowo 2.8 i 3.2 oznaczano jako 300 SE. Po 93 zmieniono nazewnictwo na bardziej czytelne. S280 to 2.8, a S320 3.2. Jednostki, które wymieniłem, nigdy nie trafiły do odmiany coupé. Tutaj wybór ograniczono tylko do topowych pozycji. Crème de la crème. V8 z rodziny M119. 4,2 litra o mocy 279-286 koni mechanicznych o oznaczeniu 400-420, później jako S420. Oraz 5.0 o mocy 320-326 koni mechanicznych o oznaczeniu 500. No i czas na królewskie V12, czyli 600. Ten silnik jest tak duży, że wypełnia całą komorę, co sprawia, że nawet podstawowa obsługa wymaga niezłej gimnastyki, a niejednokrotnie wyjęcia silnika. Ten motor budzi podziw, uznanie i charakteryzuje się wspaniałą kulturą pracy. Konstrukcja z rodziny M120 generuje 394-408 koni mechanicznych. Pozwala to rozpędzić ten gigantyczny samochód do setki w czasie od 6,3 do 6,6 sekundy do setki, a Vmax to oczywiście 250 km na godzinę. No dobrze, skoro znamy zwykłe silniki, to można jeszcze wspomnieć o Brabusie o pojemnościach 3.6, 6.0, 6.9 i 7.3 litra, które potrafiły wykręcić nawet 582 konie mechaniczne. To pozwoliło na osiągnięcie setki w 4,5 sekundy oraz 315 km na godzinę prędkości maksymalnej. Ale to jeszcze nie wszystko. AMG oferowało S-kę z silnikami 7.0 i 7.1, moc około 500 koni. Był też mniej znany tuner Mercedesa, czyli Carlson, który odpowiada za C74 o pojemności 7.4 i mocy 620 koni mechanicznych. Jednak mnie najbardziej zaciekawił Brabus 2.0 biturbo w układzie R6 o mocy 220 koni mechanicznych. Podobno to specjalna wersja na rynek włoski, o której najmniej wiadomo. Spotkałem wiele dyskusji na temat tego, skąd się wziął tak specyficzny silnik. Jest nawet teoria, że to jednostka zapożyczona z BMW, albo konstrukcja własna Brabusa. Do wyboru są trzy skrzynie. Pięciobiegowy manual, automat o czterech przełożeniach, do którego później dołączył jeszcze pięciobiegowy. Oczywiście skrzynie często przypisane są do konkretnej wersji silnikowej. Dwa słowa o oznaczeniach. Początkowo Mercedes dawał liczbę, na przykład 500 i dopisek SE. A jak była wersja dłuższa, to jeszcze L. Później była litera S plus cyfra, więc S500, a jak wersja dłuższa, to na przykład S500L. Z coupé jeszcze śmieszniej. Początkowo cyfra plus sek, jak we W126, później coupé plus cyfra, aż w końcu nadali CL plus cyfra. Diesel 3,5 to 300 SD Turbo lub S350 Turbo Diesel, a 3.0 to S300 Turbo Diesel. Awaryjność czy koszty utrzymania są bardzo zależne od wersji, na jaką się zdecydujemy. Jeśli ktoś będzie miał 2.8 z manualem bez klimatyzacji, to ma znacznie mniejsze szanse na duże wydatki niż ktoś, kto weźmie sobie maksymalne wyposażenie i V12. No i chyba nawet ważniejsze jest to, jak auto było serwisowane wcześniej. Bo jeśli samochód zaniedbany, to jego odgruzowywanie może przekroczyć cenę zakupu. Jednak jest kilka problemów, które powtarzają się wśród S-ek i o których warto wspomnieć. W benzynach do rocznika 9.6 dochodzi do kruszenia się wiązki silnika. Nie ma na to rady, trzeba ją wymienić na nową, koszty będą spore. W silniku V12 problemem jest jego rozmiar, który powoduje trudności serwisowe. Ponadto wszystkiego tam jest dużo, 12 świec, 12 cewek, 10 litrów oleju, 19 litrów płynu chłodniczego, no długo by wymieniać.
Dlatego wielu poleca V8 zamiast V12. Ogólnie 5-litrówka ma lepszą opinię niż 4.2. Koszty zbliżone, a różnica w osiągach zauważalna. Zdarzają się też wycieki ze sprężarki klimatyzacji. Czasami awarii ulega tzw. PSE, czyli Pneumatic System Equipment, który odpowiada za poprawne działanie centralnego zamka czy pompowania foteli. A jak diesel? Mało pali i jest trwały? No nie bardzo. Spalanie diesli też dwucyfrowe, a dodatkowo 3,5-litrowa jednostka ma skłonności do przegrzewania się i odznacza się większą awaryjnością niż 3.0. Skrzynie biegów są całkiem trwałe, ale im wyższa moc, tym większa szansa na ich zużycie. Znaczenie ma także to, jak były serwisowane, a z tym bywa różnie. Dobre wieści? Blacharka nieźle znosi upływ czasu. Kolejne Mercedesy pokazały, że można to zrobić gorzej. Czas na kilka ciekawostek. Pierwsza to taka, że Mercedesa W140 projektowano aż od 1981 roku i pierwotnie jego premierę zaplanowano na 89, ale później przesunięto to na 91, bo... No i tutaj są dwie teorie takie zasłyszane. Pierwsza mówi o tym, że to przez BMW, które planowało wstawić V12 do siódemki. Mercedes nie mógł być gorszy. A druga mówi o tym, że ludzie z Mercedesa poszli na premierę Lexusa LS400, po czym stwierdzili, że muszą nad tym modelem jeszcze trochę popracować. Po drugie, powstała wersja kombi na specjalne zamówienie szejka Brunei, podobno 10 sztuk, a pod maskę trafił tam silnik 7.3 o mocy 565 koni mechanicznych. Trzeci interesujący fakt jest taki, że silnik 7.3 trafił również do kultowego modelu Pagani Zonda. No i na koniec. W140 to prestiżowa limuzyna, więc oczywiście była wersja Pullman, więc przedłużana, oraz powstała też wersja dla papieża z odsłoniętą częścią pasażerską i jednym fotelem na środku. Takie nadwozie nazywa się Landaulet. Spójrzmy teraz na zestawienie kosztów utrzymania i napraw. W pierwszej tabeli koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego, a w drugiej koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. Jeśli szukacie części lub akcesoriów motoryzacyjnych, zajrzyjcie na Otomoto części. Przygotowaliśmy odpowiedni link w prawym górnym rogu oraz w opisie. Czas na krótkie podsumowanie. Co nam się spodobało w tym modelu? Spory wybór silników. Od słabych diesli poprzez racjonalne R6, aż po elitarne V12. Bagażnik jest gigantyczny, w środku dużo miejsca, nawet z tyłu da się wygodnie siedzieć dwóm osobom, które nie mają więcej niż 1,80 m. Wnętrze jest fajne, bogato wyposażone i ma ten wspaniały mercedesowski klimat. Tym samochodem pomimo upływu lat można bez problemu komfortowo jeździć na co dzień, no i ma on potencjał inwestycyjny. A co może wkurzać w tym modelu? Że nie ma oszczędnych silników, nawet te najmniejsze sporo palą. Do tego ten samochód jest po prostu duży, więc na przykład parkowanie będzie trudne, tym bardziej, że nie ma żadnych wspomagaczy. Nawet na moim podjeździe pod domem ledwo ten samochód się zmieścił. No i jeśli kupimy zaniedbany egzemplarz, to będzie on skarbonką bez dna. Części nie są tanie ani łatwo dostępne, a z tym będzie tylko gorzej. Tymczasem ja już Wam dziękuję za oglądanie, zachęcam Was do subskrybowania kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. Zostawcie także łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, co myślicie o 140. No i co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, cześć i koniecznie zaglądajcie na Motopedię. Hej! Mamy także... Nie, to... A nie zagłówka... No dobra, nie wiem. No ale jak sobie złożę zagłówek... No dobra. Aż rynny mi ktoś k***ł. Rynna musiała się dopasować. Zastanawiam się nad tą... Powiedziałem ci, dowiedziałeś się coś o aucie? Tak, bardzo dużo.